absolutnie serdecznie z tej strony. Surmi szczerze 4, a my kontynuujemy nasze przygody. Właściwie skąd się tu wziąłem? Krwi. Nie było łatwo, ale wczołgałem się pod furgon, którym wożą zawodników. Sprytne i niebezpieczne. Też chcesz być sprytny? To nie daj się złapać i tyle nie gadaj. O ja pierdolę. Ty, weź kurde, idź tam. Lepiej sprawdzić to jeszcze raz. Cykasz się bez podpierdol. Fuck me! Jak ja nie lubię takich misji. Właściwie skąd się tu wziąłeś? Nie było łatwo, ale wczołgałem się pod furgon, którym wożą zawodników. Sprytne. Niebezpieczne. Też sprytny. To nie daj się złapać i tyle nie gadaj. Dobra, udało się to jakoś w miarę szybko. To chyba jakiś chyba pomylił adresy. Kto kurwa? Nie ma. Kogo my tu mamy? Cichutko, nikogo tu nie ma. Fuck me! Dobra, ale wiem jak to zrobić w miarę. Ja pierdzielak, ja nie lubię takich misji. Właściwie skąd się tu wziąłeś? Nie było łatwo, ale wczołgałem się pod furgon, którym wożą zawodników. Sprytne. Niebezpieczne. Też chcesz być sprytny? To nie daj się złapać i tyle nie gadaj. Powiem tak, ja takich misji nienawidzę, gdzie muszę być cicho. Ja takich misji nienawidzę. Czy ktoś sobie robi jaja? Co? Jak ja takich misji nienawidzę po prostu w świecie. Ja takich misji po prostu nienawidzę. Zwłaszcza gdy jest takich dosłownie kilka sekund, żeby przejść. No patrzcie tylko na to. Ale coś tu nie gra. Dobra, chodź tu. Nie wiem kto mnie wykrywał, ale mniejsze, większe. Bo już nie ma szans, żeby mnie wykryć. Kurna, nie drzyj się tak. Boże święty. Ktoś jeszcze czy tylu? Dobra, dobrze, chociaż wiem jak tu się bić. Dobra. Udało się. Kilku poginęło, ale dobra. Yo i yo. Znalazłem właz. Nie ma szans, żeby o nim nie wiedzieli. Ja co ty tu kurwa robisz? Ci na zewnątrz zaraz się zorientują, że jednego nie ma. Chyba pięciu. Dobra. Zajmę się tym i ukryję ciało. Idź zanim ktoś nas zobaczy. Stary, brakuje ich pięciu. Ja trzech zabiłem, bo i czterech, a ty piątego zabiłeś. Co to było? Dobra, jebać. Znalazłeś go? Ciszej! To nie jest więzienie, a magazyn zarażonych. Cholera! Nie wiedziałem. Dasz radę się przekraść. Pracuję nad tym. Ja to już. Udało się. Widzę kraty. To tutaj trzymają więźniów. Ciro? Ja pierdzielę się, wy... Czekaj, słuchaj, możemy się dogadać. Moja rodzina jest bogata, przysięgam. Ciro.
Tu nie ma Chiro, tylko dalej pewnie. Nie mogę to zdechnąć. Chiro! Nie mogę! A miałem być gwiazdą. Chiro! Chiro! Znasz Chiro? Spotkaliśmy się w krzcielnicy! Roy? Co ty tu? Moment, moment, ja się nie będę bawił, kurde, w jakieś dziwne otwieranie, tylko tak to otworzę. O, wiesz, gdzie jest Chiro? Pomóż mi! Chiro! Nie wiem! Zabrali go na arenę i pewnie nakarmią nim zarażonych. Kurwa! Którędy? Tam! Tym korytarzem! Nie zostawiaj mnie tu! Mogę go uwolnić? Mogę. Za tydzień miałem się żenić. What? Ale czasem nawet teraz zasługują na drugą szansę. I właśnie dziś ją dostaną. Chwilę, jak mogę uwolnić każdego, to pouwalniam. Pierdyle takie interesy. Zabiją nam! Którą spadły z miejskich eliminacji. Lećcie. Mogę ich pouwalniać. Dawaj, szybko! To zrobię. Nie zapomnij. Tylko obok! Wolę ich pouwalniać jednak. I lecimy Chiro pomóc. Dobra, wrócę się na arenę i pomóż Chiro. Drugie mi próbuje uciec, ale już gry się w lewe. Jak myślicie, czy zero dzieli się na cztery? Ci zarażeni właśnie udowodnili, że tak? To jest chyba ta noc terroru, o której tyle mówią. Jeśli tym razem nie wygram, to nie wygram. Lecimy. Chiro, pomagamy. Pamiętacie, jak się nazywam? Usłyszmy to! Co jest? A któż to się pojawi? O ty chamie! Zostaw go! Puść go! Co? Czy mi się zdaje, że intruz rzuca mistrzowi wezwanie? Boisz się walczyć fair? O tak! Nie lubisz równej walki, co? Dlatego nosisz maskę? Bo zobaczymy, że jesteś tchórzem! No dalej uciekaj! O! Ja mam wrażenie, że on też jest jakimś takim... To właśnie jest piękno sport. Nigdy nie wiadomo, co się za chwilę wyda. Oby mój sprzęt był. O tak! O ty! Ja przejmuję inicjatywę! Tak, bardzo! Nawet nie ogarnął, kto go atakuje. Łap dupę! Oho! To i tak nie mogę z nim wygrać, bo wychodzi. Ej, intruzie! Przerwałeś walkę! A jaka jest kara za przerwanie walki, drodzy widzowie? Prawdziwe multum możliwości! To co zrobimy z tym intruzem? Co jest, kurda? Ty! Do mojej lochy! Już! Ruchy! Ho, ho! Takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. Liczyłem, że padnę. Zostawcie nas. Jeszcze muzyka klasyczna. Nie! Najgorsze tortury. A teraz opowiem ci historię. Była sobie silna kobieta w świecie mężczyzn, którzy myśleli, że nikt poza nimi nie ma prawa być silnym. Walczyła, aby dostać się na szczyt i wygrała. Tylko, że na chwilę przed końcem świata. I już wszystko. Podobało ci się? Nie.
Nie. Prawda? Jakaś taka krótka i bez puenty. Dlatego ją zmieniłam. Przyszła pandemia, ale to nie był koniec. To był dopiero początek. Carnage Hall to moje dziedzictwo. Moje dziecko. Raczej Bankard. Nie. Ojcem jest cała ludzkość. To ja kazałam włączyć światła UV, żeby przerwać walkę. Jak myślisz, dlaczego? Inaczej Cacha by mnie zabił. Właśnie. A to byłaby wielka strata. Publiczność cię uwielbia, a ja od pewnego czasu rozglądam się za nowym czempionem. Czyli chcesz, żebym zabił Czachę? Chcę, żebyś robił to, co wszyscy inni zawodnicy. Piął się w rankingu, a potem się zobaczy. Czyli się dogadaliśmy? O, właśnie. Najpierw mi coś wytłumacz. Czego jeszcze nie rozumiesz? A co? Widzisz, Aiden. Aiden? Nie niszczyciel? Daj spokój. To dobre dla idiotów, którzy płacą za wstęp. Owszem, to spektakl, ale potrzebny. Komu? Wszystkim. Ludzie zawsze będą potrzebować dwóch rzeczy. Chleba i igrzysk. Nawet stróżowie to rozumieją. SP wie, co tu się dzieje? Nie, ale wiedzą, że Carnage Hall rozładowuje napięcie, które inaczej znalazłoby inne ujście. Czyli co, robisz to dla idei? Oczywiście, że nie. Po prostu dbam o interes. Właśnie, to mnie interesuje. Dlaczego zarażeni nie ruszali Czachy? No proszę, zauważyłeś. Niesamowite, prawda? Ta, no więc? Może się go boją? Bzdura, powiesz mi czy nie? Może później, jak sobie zasłużysz. Czyli się dogadaliśmy? Nie. Nie, nie będę nikogo dla ciebie zabijać. Dlaczego? Przecież już to robiłeś. Widać, że masz wprawę. Ale nie tak, nie dla pieniędzy i czyjejś rozrywki. Nie dla pieniędzy? Nie dla rozrywki? To po chuj tak się pchałeś na arenę? Tiro. Chciałem kogoś uratować. I co, udało się? Nie zdążyłem. Ojej, tak mi przykro. Tak sobie myślę, że chyba wiem, o co chodziło. O tego chłopaka, którego Czacha prawie udusił. Czacha nadal może to zrobić. Tym bardziej powinno ci zależeć na współpracy. Lubisz operę, Aiden? Pewnie nie. A to muzyka mojej duszy. Po latach ludzkość wróciła na rzymskie areny. Kiedy znowu usłyszysz ten utwór, będę czekała na ciebie tutaj, w biurze. Wbrew temu, co myślisz, możemy sobie pomóc. A teraz leć do swojego kolegi. Dajcie mi 5 minut w tym biurze, może coś jakąś znajdźkę znajdę. Dajcie sekundkę, dwie. O, Greenskin! Mogę to wbić? A, no z terroru to była, tak myślałem. Droga ku zatraceniu, znajdź Ciro. Ty, to tu biuro jest tej. Aiden, mów do mnie. Ciro jest cały, potłuczony, ale żywy. Gdzie? Dopiero mają go wypuścić. Wypuścić? Dogadałem się z Astrid. Cholera, mam nadzieję, że nie będziesz żałował. Poradzę sobie. Jak go spotkasz, powiedz, że czekam w ogrodzie. W budynku, w którym się spotkaliśmy. Aiden! Średnio potrafię dziękować, ale... Tym razem Bóg okazał dzięki. Się mądrzeńca, nie? Aiden, byłeś tak blisko. Mogłeś to skończyć. Tak czy siak, już niedługo. Ja się zastanawiam, gdzie jest Ciro. Severus? To słowo za... Cieszę się, że nie przekazał. Ciro! O! Dasz mi autograf? Nowo! A... Kiedy my? Przy okazji... No jasne! Czyli... Ty, ja ci już dawałem raz autograf, co gadałem. Co jest grane? The fuck?
Plac Terroru to widowisko tylko dla VIP-u. O, jest Ciro. Ciro! Cześć, Jaden. O kurwa. Głupie pytanie, ale wszystko w porządku? Tak. Jestem... zmęczony, to wszystko. Piwo masz? Piwko? Tak. Okej. Co, no uchleja się w trzy dupy, czy nie? Czemu jak wchodzi, jak smakuje? Już ci lepiej? Nie, ale za parę piw będzie dobrze. Dzięki za pomoc na arenie. Serio, doceniam to. Właśnie, wracaj do domu lepiej. Dopóki masz możliwość. Jeszcze żyjesz. A najważniejsze, że to już koniec. Koniec czego? No, jesteś wolny. Wiem. Astrid awansowała mnie na zawodnika. Cię pojebało. Wybrała mi zajebiste imię. Kain. Kain. Wiesz, no jak ten gość z Biblii. O czym ty kurwa mówisz? Obiecała mi, że cię wypuści. No i wypuściła. To co tu jeszcze robisz, Ciro? Nie Ciro. Kain. To samo co ty. Ciro, kurwa. Wiesz, przez co twój ojciec i ja musieliśmy przejść, żeby cię stąd... Mój ojciec? Czyli on cię przysłał. Słuchaj, on czeka na ciebie na zewnątrz. Pierdol się, Aiden. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Ja właśnie pierdolę. Dlatego, że jesteśmy. Niewdzięczny gnoje. Mój ojciec chciał, żebym przegrał. Zrobił wszystko, żeby mi się nie udało. Pierdol się. Się, panie, się popierdoliło wszystko. O kurwa, się pojebało wszystko. Przejść do finału zawodu. Czekaj. Skoro chcę przejść do finału, to teraz muszę napierdzielać pewien areny wszystkie po kolei. Tak? Kilka lat temu nikt nie walczył na śmierć i życie. Gadaj, czy plan zawodów. Tak. Dobrze, jesteś. Żeby przejść do finału, to wszystko trzeba będzie. Kain. Jest. Coś czuję, że tu trzeba będzie lecieć po kolei, aż na samą górę, do pierwszego poziomu. Z tym wszystkim. Więc ja chyba to jakby... Wolę nadzorować te próby. Coś czuję, że trzeba będzie te... Walczyć trzeba będzie. Więc ja w tym miejscu z wami zakończę ten odcinek, więc cześć, czołem, na raj, hej!